Cześć, to Ernest. Dzisiaj jest ze mną Yoshi. No witam wszystkich zgromadzonych. Jako, że ja jestem ten od żulenia lajków i subskrypcji, to zostawcie tutaj właśnie dużo lajków i suby, no bo czemu by nie? No i dobra, dzisiaj postaramy się rozjaśnić wam tajemnice ostrzeżeń na telewizorach Fortnite oraz co wydarzy się za 3 dni. Epic Games znowu robi to, co potrafi najlepiej. Tworzy hype wokół Fortnite. W połowie trzeciego sezonu powstał ogromny szum wokół przeróżnych teorii związanych z meteorytem, a teraz dzieje się jeszcze więcej. Na pewno dużo z was po wejściu wczoraj do gry zauważyło ostrzeżenie grane w telewizorach oraz hologram rakiety w bazie Omegi, o którym najpierw dowiedziałem się od was w komentarzach. Jest to samo urządzenie do wyświetlania hologramów, którego używa przybysz na ekranie wczytywania, który otrzymaliśmy w zestawie z tym za wykonanie wszystkich wyzwań 7 tygodnia. Rzućmy okiem na to, co wyświetlają teraz telewizory. Jak wielu z was pisało, rzeczywiście wygląda to jak czaszka, ale tak naprawdę jest to nawiązanie do bazy Omegi. Na ekranie widzicie teraz porównanie bazy Omegi do obrazu z telewizora. I jak widać, jest to ta sama twarz. Fortnite Battle Royale Leaks podaje, że na Nintendo Switch za to na telewizorach widać odliczanie czasu. Dzisiaj pozostało na nim 3 dni, tylko co to może znaczyć? Jeśli ułożymy to wszystko w całość, włączając w to inne wykopane z plików gry ostrzeżenia i hologramy, możemy wywnioskować, że w ciągu następnych kilku dni będziemy świadkami kolejnych zmian na mapie, zagadek i możliwe, że startu rakiety. Jak wiecie, hit ekranu majsterkował przy rakiecie, prawdopodobnie wprowadzając zmiany i koordynaty, ale nie wiemy, jaki jest jego cel. Może chce uciec albo skierować ją na jakiś punkt na mapie. Tutaj naradzają się nowe teorie. Możliwe, że to właśnie hit ekranu próbuje nas ostrzec przed jego planami zniszczenia lub ucieczki, a robi to z 3-dniowym wyprzedzeniem. Inna teoria mówi, że to rząd panujący w świecie Fortnite próbuje nas ostrzec przed planami obcego, ponieważ wydostał się on ze swojej kapsuły, po części niszcząc centrum badawcze, do której to organizacja badająca meteoryt w wypasionej wyrwie przywiozła skokoskały, które są na pewno bardzo wartościowe i możliwe, że są też one źródłem ogromnej mocy. Chciałbym jeszcze wspomnieć o skinie, który nosi nazwę Omen. Możliwe, że odegrał on ważną rolę w fabule tego sezonu. Samo słowo Omen możemy przetłumaczyć na fakt lub zjawisko uznane za zapowiedź czegoś, a dokładniej zapowiedź zniszczenia, jakie chce zasiać hit ekranu. Zobaczymy, czym jeszcze nas zaskoczy Epic. We wtorek dowiemy się wszystkiego, ale sezon czwarty będzie trwał jeszcze chwilę, więc nie sądzę, aby Epic Games pozbyło się całej mapy, a raczej jednej miejscówki. Może to być też związane z trybem Final Fight, odnalezionym w plikach gry, który możemy przetłumaczyć na ostateczna bitwa, lub też walka. Luźne tłumaczenie, nie? I to tyle. Koniecznie napiszcie, czego wy się spodziewacie. Może nawet zobaczymy walkę superbohaterów w sojuszu z Omegą przeciwko przybyszowi z kosmosu. Dziękuję za oglądanie i serdecznie zapraszam na kanał Yoshiego, na którym to pojawi się jeszcze wiele innych ciekawych teorii oraz czego możemy się spodziewać w sezonie 5. No to cześć, miłego dnia. Później tego dnia postaram się nadrobić moją nieobecność i wstawię filmik z nowymi wyciekami. Do usłyszenia.